Cześć moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym filmie z serii Absurdy Motoryzacji, Absurdy Serwisów Innych. Słuchajcie, przyjechał do mnie skuter Barton Extreme Euro 4. Dla potwierdzenia pokazuję, że tutaj jest taki moduł z Euro 4, widzicie? Przyjechał do mnie na opony, na wymianę opon. Męczę się już pół godziny ze zdjęciem tego, bo to jest strasznie zardzewiałe. Ale co tutaj zauważyłem? Skuter przyjechał z serwisu z miejscowości niedalekiej od Rybnika na W. Tam skuter odblokowali. Zobaczcie, jaki gaźnik jest włożony. Czujnik TPSA jest odpięty. Praktycznie teraz są tylko pływające obroty w tym pojeździe. Sonda lambda była odpięta, a zobaczcie, co zrobili z kontrolką check engine, która się tutaj znajduje. Odłączyli tą kontrolkę, w ogóle się nie zapala, bo cały czas się świecił błąd. Klient zapłacił około 700 zł za to odblokowanie rzekome, a skuter dalej nie jeździ. Jest włożona jeszcze 80. Dodatkowo skuter dalej jeździ, jakby go trzeba było pchać pod górę. Moi drodzy, widzicie, jak serwisy robią takie eksperymenty. Ja się za głowę złapałem, jak można takie coś zrobić. Matko jedyna. Czekam na wasze komentarze, co wy o tym sądzicie.